Cześć, dzisiaj sobota, po statyw jeszcze byłem i po kamerę. A jak sobota, to co to się tu nie chce kręcić, tu trzeba. To czyn społeczny. Dzisiaj mam taki luźniejszy dzień trochę. Chcę umyć tutaj ten beton. Tak, tu, o, gdzie to odstąd. I tam przy wejściu do tego, do podchowalni, do wylęgarni. Dobra, niech to tak stoi. Jakiś mam taki na porosty, na mchy. Później wam powiem, bo nie pamiętam, co to za środek. Napompuję sobie tylko w opryskiwacz ciśnienia i timelapsa jakiegoś puszczę. Z opryskiwacza jak to leci, to nawet się trochę pieni, że ta piana taka, wiecie, tutaj ścianę też wypryskałem, bo tu nie ma rynny i to wszystko tak wygląda, jak wygląda. O, tak ściana wygląda sobie. Zobaczymy ten narożnik później tutaj koło drzwi ściany, jak to będzie. No i tu taki kawałek testowy, bo tych zbiorników dwóch nie będę przestawiać. Ale tak około niego tutaj opona chyba leżała i widzicie takie zielone i zobaczymy, co to z tym będzie, jak to tutaj będzie wyglądać. Wycieraczki poczyściłem, bo to wiadomo, zawsze ziemia, piasek z całego świata naniesiony. O, tu leżała paleta, to zobaczcie od razu, jak w kółko obrosło pod tą paletą. Sprężarkę oszczędzę, znaczy to nie sprężarka, to dmuchawa bocznokanałowa. No i tak planuję to wypryskać. O, tutaj tą ścianę zobaczcie, jaka, ła, kurczę, gdzieś krzywo stanąłem. Tutaj to wszystko jakie zaglonione. Popróbujemy. Środek od razu wam powiem, widzicie, bo to tenzji. Zmywanie mchów, porostów. Takie coś. Ja tego dałem więcej, bo jest 1 do 10. A ja tak miałem w opryskiwaczu trochę więcej wody, jak 4 litry. I dobre, do 5 litrów dolałem tego specyfiku. Zobaczymy, co to się będzie robić. I też planuję tak, wypryskam, bo to tam nawet na instrukcji na tej bańce pisze, że można przez noc zostawić, żeby to się przeżarło. No u mnie tutaj nie tego, no ale w międzyczasie zobaczę koledze tą kłodę tutaj, jak to myjką pójdzie, te korowanie na ten, na koziołki postawiliśmy. No to wodery się ubiorę do tego, bo to kurczę, tak to się nie da. Dobra, na razie wyłączę, bo to szkoda prądu w kamerze, a co to, no jeszcze mam do wypryskania myjkę uszykować i tam ta kłoda będzie pierwsza robiona. Zacząłem tą kłodę robić i takie, patrzcie, zakamarki, to co wszystko jaśniejsze, no to teraz odeszło, że jak od jednej strony poderwę, no to już później idzie, chlapie strasznie, no to wszędzie mówię, tu napryskane, ale dobra. Na ten.
No i dobra, zrobione. Czas operacyjny 20 minut. Patrzcie, jakie to fajne tutaj, kurczę, rysunek taki na tym. Co by można zrobić inaczej? To kolega próbował ręcznie korować, się z tym namocował i widzicie, to co było bez kory, być może to bez kory już do niego też trafiło. Ciemne, czarne, tutaj to na pewno korował, bo to po tym. No i czernieje. A tak jakby to zrobić wszystko na tego, na świeżo. Ja to wiecie co, obrócę z tamtej strony, wam pokażę te buły takie, co teraz skorowałem, jak to wygląda. Kurczę, okulary zapadane, zapryskane w sumie, nic nie widzę tutaj. O, to zobaczcie, zobaczcie jakie to tutaj ładne jest. Tylko dłutkiem jakimś sęki wyciąć. Tu nie prułem w kółko tego, bo już zaczynałem kaleczyć drewno. To mówię, nie mam co się tutaj pastwić, ale to popatrzcie. Popatrzcie jakie to tutaj fajne wyszło. A to mówię, ten koniec był korowany, trochę to przebieliłem, ale już mocniej też nie mogę, nie da rady. A tak to mówię, wszystko by było takie jasne i nawet nie za długo suszyć, żeby to, bo wiadomo, to też by samo z siebie zaczęło sinieć. Lakiery do drewna teraz są wodorozcieńczalne takie i na mokre nawet tym lakierem wielokrotnie przemalować. No bo patrzcie, kurczę, to mówię, no coś fajnego takie, o, i by całe było takie jaśniutkie. A tak to jest, mówię, no tam było pokorowane, tu trochę się chłopak namęczył, a mi tutaj cyk fuch i zrobione. Dobra, to temu zadzwonię, żeby przyjechał zabrać, jak ma chęci dzisiaj. A ja sobie tutaj, bo to o 9 gdzieś skończyłem, a jest która? W pół do 11. Popróbuję to teraz tutaj robić. Myć znasz się. To na razie.
No tu jest ta powierzchnia kontrolna koło zbiornika, to co tutaj było, takie tam od opony zleżałe. Kurczę, nie wiem czy to na kamerę tu nie będę pryskać, ale jakoś staram się tak. No może dobra, jeszcze na początek. To tu było umyte, a tu nie było umyte. Także to, o, taka różnica jest. Chwilkę tylko, może coś nagram. Tak myślałem kamerę założyć na lance, ale to uświntuszę ją całą, to i tak tam efektu nie będzie. Dobra, tak niech to sobie tutaj stoi. Rękawice i jadę dalej. Startujemy. To tak wygląda. Tam muszę spod tej ławki takiej w cudzysłowiu, bo to od zawsze tam leży taki kawałek płyty warstwowej na skrzynkach. Oczywiście na do niczego nikomu niepotrzebne klamoty, ale no musi być coś takiego. Dobra. Tu mi zostało tylko to. Tamten narożnik troszkę robiłem, naszedmuchnąłem jak skończyłem tą kłodę robić i ścianę. Ścianę jadę tą roto dyszą, ale no tak to z rozwagą trzeba, no bo to widzicie, są takie tam popękane. Ja nie pamiętam, to tam jakimś cerplastem czy czymś było, tylko tutaj przemalowane po wierzchu i dobra, na razie. No i pokończyłem nasze. Tego tu z przodu miałem nie robić, ale tak kawałek zrobiłem. Tu jechałem już bez tej chemii. Schodzi bez problemu, tak jak beton jest, bo tu mam taki z maszyny i zacierany. O, tu macie glony pod paletą, a tutaj nie ma. To moja stara konstrukcja tu pod bramą. I tutaj są plamy, ale to wiecie, no część to jest, o, tutaj coś było cięte czy coś poprzypalane, takie jakieś kropki, ściana w miarę, no mówię, no do ściany to się bardziej nie mogę przyłożyć, bo bym pościągał tę siatkę ze styropianu, kurde, i styropian popruł, bo to mówię, popękane dziurki takie są, a tak to całość jest zrobiona na gotowo. W zeszłym roku chyba nie robiłem, albo nawet już 2 lata tutaj nie robiłem nic z tym. No temu trochę zeszło czasu. Aż to zimno, kurczę. Nie wiem ile tak
7 stopni, niby są, no 5 stopni, kurde, to czasem mróz będzie wieczorem. Dobra, i teraz tylko niech to przeschnie trochę, wąż do środka, a tamto kiedy indziej. Jeszcze mam tutaj, znaczy to trzeba zrobić, bo bardzo ślisko się robi tutaj ten odcinek, co mam z cegły szamotowej zamiast kostki, tutaj tą drogę. O, tu widzicie, tak tylko jasne kolejny, gdzie samochód jeździ, a tak to mówię, wszystko zarośnięte takie, że i to tak samo trzeba z chemią, tutaj taki chodniczek z jednej, z drugiej, bo to jest już tutaj niebezpieczne się robi. Najbardziej w poślizg to tutaj, jak się w kaloszach chodzi, można wpaść. Na razie, cześć. Cześć. Niedziela, kurde, jak się topi wszystko. Śniegu napadało. Komin cały osypany. Idę zobaczyć, wiecie co, najpierw tutaj się gdzieś na drewno nie zacina. Z drzew kapie. I na hangarze od razu ciemno, jak się tego. Dobrze jest. Ale zobaczcie. Wszystko suchutkie stoi. Nie, w tą stronę nie leciało. No to jest dobrze. Dobra. To idziemy na wylęgarnię. Patrzcie. Komin jaki osypany od śniegu. Uklejone wszystko. Ale się topi, bo wiecie, do tej pory mrozów nie było. Ziemia jeszcze wygrzana przecież. No ale tak to biało. Cyknę światło. Chciałem dzisiaj na krucjatę jechać, ale jakoś tak chęci nie mam aż tyle. Pogoda też taka byle jaka, to mówię, pierdzieli się. O, i tu są te z pierwszego tarła z tej strony, a tu są te młodziutkie. Aha, ktoś kurczę, gdzieś tam komentarz jakiś mi mignął. Żółte, a pomarańczowe. Z młodych, te co pierwszy rok się trą dopiero samice, ikra zawsze jest taka żółta, cytrynowa, czy no bardziej żółta. A później no to już taka jest pomarańczowa w następnych latach kolejnych. A potokowiec i troć to znowuż odwrotnie, bo one z reguły mają właśnie taką bardziej żółtą ikrę, a nie taką tą pomarańczową. I co ciekawe, przynajmniej z tych co my robimy u mnie tutaj, dobra, światło zgaszę, idziemy na warsztat jeszcze. Z tych co ja tutaj robię, to nawet małe samiczki potokowca, nasze wielkością nieduże, to ziarno ikry mają przeważnie albo nawet zawsze dużo większe niż duże samice pstrąga tęczowego. O, wy tutaj nic nie widzicie, ale wiecie, ja tutaj 20 lat, o już będzie ponad 20 lat, jak po tej wylęgarni chodzę, to idę po ciemku. Dobra, kot nawet nie ma, aha, kot, nie, rano dostałaś, dobra. Kota trzeba tutaj wyposażyć w chrupki. Nie mam trzeba z tego. Leć cicho, leć. Kamera spadnie pewnie. Dobra, podeprę. Chrupek trochę dosypiemy kociandrowi. O, dzisiaj niedziela w ogóle. Dzisiaj jest, który to w ogóle dzisiaj?
19 listopad dzisiaj. Wczoraj, znaczy to przedwczoraj zamówiłem, a wczoraj przyszło takie, dobra, gdzieś tam kamerę, czekajcie, ulokuję. Właśnie. Jak to zrobić, żeby tu stało? Coś było widać. Nic nie widać. Dobra, tak na razie. Nóż. Takie sobie zamówiłem te do tego ustalające te kamienie czy tam kości, jak to się tam nazywa. Wiem, że to by można zrobić. Tutaj to pewnie uwaga faktura. Kurde, drogie to, że następne to raczej na pewno będę robić. Tak patrzę, czy dwa komplety, chyba dwa komplety zamówiłem. Takie, no jakieś niby precyzyjne, szlifowane. O, takie wiecie coś. Śrubka w środek. I to tu przychodzi takie imadło. Tylko imadło tutaj takie trochę pochrępione. Bym musiał, ale wejdzie, o, jak to nawet wbije. A to są takie, żeby wiecie, tutaj w rowek, później rowki są. O, wchodzi. Jedne tu i jedne chyba tu powinny być, bo nie mam tutaj. Aha, to te większe, bo to są do imadła mniejsze, a te większe będą tutaj do pinoli. Do. Tutaj nie było, a byłem u znajomego, rozmawiałem, się pytałem go jeszcze, dobra, też jakieś by trzeba tutaj ogradować może, czy poczyścić te rowki. No ale to tak chyba 16 tutaj przychodzą w to, bo tutaj nie mam. No i mówię, kurde, czy jak nie będzie tych tutaj kości, czy tam kamieni, to wiecie, na samej śrubie, jak do góry podciągnę na stożku, czy się czasem nie obróci. No i mówi, że to takie by trzeba tutaj sobie wystrugać to. O, takie coś, nie? Tylko że tamte są wyższe. To wiecie, tak bardziej tu będą wystawać, przynajmniej mam nadzieję. No dużo nie będą wyższe, dobra. No ale coś takiego. I imadło muszę tutaj postawić. No i zacząć używać, bo do prądu już tutaj podłączyłem. No i widzicie, gdzieś stoi maszyna, akapie. Tu dwie kropki, tam jakaś kropka jedna. Gdzieś tu pod tymi dźwigienkami z tego gdzieś przecieka. Będzie trzeba trocin chyba nasypać. Dobra, idę do chałupy. To na razie. Dobra, do imadła wstawiłem, tylko że tak, śrubki piątki dali. A to te są kamienie 14x14, rowki też są tutaj 14. Się przesuwa imadło, ale nic nie tłucze, bo jeszcze tu nie przykręciłem. No wiadomo, to jeszcze czujnikiem trzeba patrzeć, czy to idzie równo, nie jakoś krzywo, ale tak, powiedzcie mi teraz, bo te szczęki, wiecie, no płaskie są tu, ale czy można takie coś zrobić, że zamknąć szczęki jedną z drugą i na przykład, no nie wiem, tam piątką czy szóstką frezem jakby przepróć, czy w ogóle pójdzie w szczękach. Takie, wiecie, taką wybranie, takie półkę, żeby zrobić tutaj na ten. Bo tutaj jest z boku pryzma, jest cała płaska. Ta pryzma jest tu pionowa. Ale także na przykład coś łapać, że tu sobie oprzeć będzie można i wtedy docisnąć do tego. Bo niektóre imadła to widziałem, że takie są właśnie, że tego. Czy to, nie wiem, czy to jakieś twarde, porządnie jest. Ewentualnie
Nie wiem, co to za stal, bo tak myślę, jakby to odpuścić, wypruć i później zahartować, ale czy to się nie pognie, pofaluje jakoś, chociaż to nie są za duże, ale pewnie jakby można, to może i by w fabryce takie coś zrobili. Nie wiem. Podpowiedzcie mi tylko, czy to dobrze myślę, bo nie mam żadnego imadła z takim właśnie, żeby było to duże, też nie ma. Też nie ma, tam są inne szczęki. I na razie takim będzie trzeba się męczyć. A później zobaczymy. Dobra. Te to później, bo nie mam tych. Mówię szóstek, śrubek na imbus. Chociaż tak patrzę, nie wiem, czy tutaj w te otworki łepek od śrubki wejdzie. Szóstki może wejdzie. Te są 16 na 16, co w to tutaj mają wejść. O. I też są cztery tu jakieś, nie wiem co tutaj, patyk wsadzony w jeden otwór, ale są cztery otwory tutaj, że to możliwe, że na przykład jakąś głowicę frezarską, takie wiecie, te duże co są, że bezpośrednio nie na tym, tylko że to się tu montuje tak prosto w ten, to jakiś rozstaw tak pasuje, żeby na te cztery otwory było, też nie wiem. No i tego jeszcze też nie zrobiłem, bo to będzie trzeba tutaj trochę inaczej. Nasze śrubę wyprostowałem, o, kręcę to, ładnie idzie, dobrze, nakrętka się nakręca, no ale to by trzeba dorobić, żeby ta pinola, ten wysuw też działało. Dobra, tyle chyba. Nie wiem, jaka pogoda na jutro, bo trochę pracy tutaj, a nie, tu mam otwarte. Trochę pracy tutaj mam, ale nie w taką chlapę, gdzie to najpierw śnieg, a teraz deszcz. Mrzawka jest taka. To trzymajcie się. Idę to pomontować, bo to wczoraj trochę betony pomyłem. Koledze tą kłodę okorowałem. I nie wiem, czy tam coś jeszcze nagrywałem. Do następnego. Cześć.